wieczór. Wczoraj z chłopakami fajnie posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Dzisiaj odpływają. Już późno jest, ale jeszcze płyną na dziko. My już jesteśmy gotowi na przeprawienie się przez kanał. A tak możecie zobaczyć, tak wygląda perfekcyjnie złożony maszt. Taki żarcik. Super. Zawsze są nerwy, jak to robimy, jesteśmy tylko we dwoje, także... Ale jakoś dajemy radę. Kanałem Niegocińskim i chcę wam pokazać, tu jest jedno takie dość niebezpieczne miejsce, trzeba uważać, taka eska, także żeglarze wiedzą, o co chodzi, a ci, co nie byli, nie płynęli nigdy kanałem, to mogą zobaczyć. Kawał dobrego żagla, duży fok. Jakbyście byli pierwszy raz na moim kanale, pamiętajcie zasubskrybować, dać lajka, jakiś komentarz, będziemy wiedzieli, co dalej robić. Pozdrawiamy z Mazur. Wyobraźcie sobie, że po ostatnich lotach dronem okazuje się, że bateria jest zniszczona. Nie wiem, co się stało, czy się coś tam uszkodziło w niej. Ogólnie wyczerpała się prawie do zera, zlądowałem dronem, po czym udało mi się naładować, ale teraz wyskakuje cały czas komunikat, że bateria zniszczona, nie można jej użyć ponownie i nie mogę wystartować, a bateria jest naładowana. Także spróbuję to naprawić. Dzisiaj taka sytuacja, wypływamy i udajemy się w najdłuższą podróż naszą w tym roku, czyli Wilkasy, Mikołajki, może jeszcze nawet troszeczkę dalej. Najgorsze jest w tym, że prawie nie wieje, no ale jakoś sobie poradzimy, mam nadzieję, że wieczorem dopłyniemy, jest godzina prawie 11. Okrutnie grzeje, pozdrawiam. Jedna z lepszych części tutaj wyposażenia łódki, czyli prysznic pokładowy. W takie dni jak dziś jest idealnie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w okolicach Rydzewa. Tutaj jest fajna marina i restauracja Czarny Łabędź. Dość wąsko tu jest dla żaglówek, ale troszeczkę bardziej wieje, więc postarałem się o to, żebyśmy płynęli jeszcze na żaglu ten kawałek. Jeszcze możemy trochę zaoszczędzić paliwa i fajnie się bawić przy tym. Także, a tam jest kanał. Dobra, wpłynęliśmy w pierwszy kanał w drodze do Mikołajki. Kanał Szymoński. Widać, że jeszcze troszeczkę go tutaj przerabiają. Nie jest jeszcze gotowy, pewnie dopiero w przyszłym roku będzie oddany, bo jeden bok jeszcze cały nie jest wylany betonem na brzeże. No ale kanał fajny, szeroki, na spokojnie można tutaj sobie przepłynąć. No i atrakcja na jeziorze Szymon, oczywiście barka, na której można zjeść pyszną rybkę. Proszę bardzo, pokazuję, jak to wygląda. Tutaj się dobijają, żaglówki też są. Gdy kapitan odpoczywa,
Uwaga, pierwszy sternik, pierwszy oficer tej łajby. Monika przy sterze, skupiona, żeby nie walnąć w nabrzeże, prawda, i żeby nie uderzyć w żadne udeczki. Ale jest szeroko, także na spokojnie, mordka uśmiechnięta. Trochę się ciągniemy, bo za nami też udeczki inne płyną, ale jest naprawdę fajnie. I tak się pływa. Jeszcze niebezpiecznie, bo jeszcze nie dobici, ale jesteśmy już w Mikołajkach. Zdążyliśmy ostatni raz maszt. Przepływamy pod mostami i podnosimy ostatni raz maszt. No i oczywiście jest godzina 17, zanim dobijemy, to pewnie będzie jakaś pół do 6 i 6. Także tak jak planowaliśmy, tak się udało. Trzy mosty. Jesteśmy bezpiecznie, dobiliśmy do mariny w Mikołajkach. Strasznie zaczęło wiać, nawet widać wopr próbuje na śniadwy, bo coś się chyba wydarzyło, albo ktoś się przewrócił, albo jakaś łódka mogła tam, jakieś zdarzenie, kolizję, wypadek, nie wiadomo co. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się dobrze skończyło. Trochę to trwało, ale niestety Monia dostała wczoraj silnego uczulenia na słońce. Musiałem jechać do apteki, kupić coś na uczulenie. Zobaczymy, podobno ma to złagodzić, no nie. Zobaczymy jak to będzie. Przy okazji śniadanko jeszcze. A co będzie na śniadanku? Słycha bułka i parówka. Tak po żeglarsku. Będziemy gotowi na wypłynięcie z Mikołaja i płyniemy w stronę jeziora Śniadwy. My w drodze na jezioro Śniadwy, a za nami chciałem wam pokazać perła Mazur, piękny żaglowiec Chopin wybudowany w 90-tych latach. Na styl 19-wiecznego bryga. Dobra, brygu. Żeglarze wiedzą, o co chodzi. No i są dwa rejsy. O 13 właśnie on wypływa. Można sobie zjeść obiad. Dwugodzinny rejs na Śniadwach. I później jeszcze wieczorem romantyczny z muzyką na żywo. Prawda, 3-godzinny na jeziorko. Wracasz już po zachodzie słońca. Także coś wspaniałego. Obczajcie sobie. Jest tak gorąco, że musimy się dobić gdzieś tutaj na dziko i pokąpać się troszkę, ochłodzić się. Cuma. Odpłyniesz. Dawaj. O kurczę. O, zahaczyliśmy. Sterem spróbuj dziób zrobić. No rób, rób. Nie ma jak na dziko. Też nie spaliśmy, ale można było się wykąpać, zjeść kiełbaskę i płyniemy dalej. Jednak nie dopłyniemy do Rucian. O 20 ma być burza, także wracamy do Mikołajek. W fajnym miejscu się postawimy, naprzeciwko fajnej restauracji. Dzisiaj ma być koncert jazzowy, także do później.
Arkadiusz z kanału Bayer in the City. Nie wiem, gdzie jesteśmy, ale jest pięknie. A tak na poważnie, jesteśmy w Mikołajkach. Jak nie włączą prądu, nie naprawią awarii do 10, no to jesteśmy, prawda, bez prądu cały wieczór. Ale cóż, no trzeba sobie radzić. Byliśmy tu wczoraj, jesteśmy tutaj dzisiaj, jesteśmy naładowani. No i zobaczymy, jak się dalej sytuacja rozwinie. Pozdrawiam. Ja dla was dalej montuję filmik na Mazurach, a w międzyczasie zobaczcie, jaki piękny zachód słońca.